nie wszystkie drzwi prowadzą do najlepszych miejsc. Nie wierzysz mi? Te drzwi uświadomią ci, że niektóre miejsca lepiej pozostawić niewidzialnymi i niezbadanymi. Od zamkniętych pokoi w Taj Mahal po rosyjską wersję strefy 51. Oto 20 tajemniczych drzwi, które nigdy nie powinny zostać otwarte. Wiem, że bardzo lubicie takie filmy, dlatego staram się nagrywać filmy o różnych ciekawych tematach. Niestety YouTube ucina zasięgi takim filmom, dlatego prosiłbym cię o zostawienie łapki w górę. Oglądaj do samego końca, żeby poznać najbardziej szokujące historie. Napisz komentarz drzwi, a przypnę ci serduszko. Ospa prawdziwa, wywoływana przez wirusa wariola, ma burzliwą historię jako niszczycielska choroba, która przez wieki pochłonęła miliony ofiar. Na szczęście, dzięki nauce, w 1980 roku ospa prawdziwa została oficjalnie uznana za eradykowaną. Jednakże czy wiedziałeś, że wciąż istnieje kilka miejsc na świecie, które przechowują ten wirus? Tak, dobrze słyszałeś. Ostatnie żywe próbki wirusa zostały skonsolidowane w celach bezpieczeństwa i badań w dwóch laboratoriach o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Jedno w Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w Atlancie w USA, a drugie w Państwowym Centrum Badań nad Wirusologią i Biotechnologią, Vector, w Kołcowie w Rosji. Te dwa miejsca są znane jako skarbce ospy prawdziwej. Pod żadnym pozorem te skarbce nie powinny być otwierane. W 1922 roku Howard Carter i jego mecenas Lord Carnarvon zdobyli sławę dzięki odkryciu grobowca młodego faraona Tutenchamona. W przeciwieństwie do innych grobowców, które były poważnie splądrowane na przestrzeni wieków, grobowiec młodego faraona był stosunkowo nietknięty. Król Tutenchamon, znany potocznie jako król Tut, był mało znany, dopóki nie odkryto jego grobowca. Został faraonem w wieku 9 lat i zmarł w tajemniczych okolicznościach w wieku około 18 lat. Jego grobowiec, oznaczony jako Kawał 62, był wypełniony ponad 5000 przedmiotów, w tym złotą maską pogrzebową, która stała się jednym z najbardziej ikonicznych symboli starożytnego Egiptu. Chociaż odkrycie jego grobowca zapoczątkowało okres egiptomanii, wielu uważa, że grobowiec króla Tuta nie powinien był być otwarty. Istnieją teorie spiskowe, które twierdzą, że otwarcie grobowca króla Tuta uwolniło klątwę, która spowodowała śmierć Cartera i lorda Carnarvona wkrótce po odkryciu grobowca. Ta rzekoma klątwa to gniew faraona i uważa się, że do dziś trwa klątwa króla Tutenchamona. Tajemnica zamkniętych drzwi w Taj Mahal. Taj Mahal, zbudowany na prawym brzegu rzeki Jamuny w Agrze, w stanie Uttar Pradesh w Indiach, to biały marmurowe mauzoleum, które zapiera dech w piersiach. Został on zlecony w 1631 roku przez piątego cesarza Mogołów, Szacha Dżahana, a ukończony został w 1648 roku. Jego piękno jest niezrównane, a powód jego budowy opowiada historię miłości i straty. Widzicie, podczas gdy faraonowie starożytnych Egipcjan mieli swoje piramidy, Szach Dżahan zadedykował Taj Mahal swojej ukochanej żonie. Cały kompleks mierzy oszałamiające 42 akry, w tym meczet, dom gościnny i ogromny ogród. Jednak pod jego powierzchnią z białego marmuru kryje się labirynt, którego tylko nieliczni odważyli się zbadać. Opowieść głosi, że w Taj Mahal znajdują się liczne tajemne pokoje, które zostały zamknięte dla publiczności. Niektórzy twierdzą, że te pokoje zawierają skarby, starożytne rękopisy lub relikwie pozostawione przez indyjskich władców. Co więcej, istnieje także komnata w Taj Mahal, która skrywa techniki architektoniczne użyte przy budowie kompleksu. Komnata ta jest tak ważna, że ludzie, którzy znali jej istnienie, byli gotowi poświęcić swoje życie, aby ją chronić. Chociaż prawdziwy zakres tego, co kryje się pod Taj Mahal, może nigdy nie zostać w pełni poznany. Wielu nadal wierzy w istnienie tajnych komnat w tym mauzoleum. Wśród wielu tajemnic starożytnego Egiptu, hala zapisów jest jedną z najbardziej nieuchwytnych. Ta enigmatyczna hala przechowuje ostatnie wiedzy starożytnych Egipcjan od ich mitologii, historii po wszelkie zapisy przeszłości i starożytnych cywilizacji.
Jednak drzwi do tej komnaty nigdy nie zostały znalezione. Skąd więc wiemy, że istnieje? Idea hali zapisów wywodzi się z prac Edgara Cayce, amerykańskiego jasnowidza z początku XX wieku. Cayce, znany ze swoich odczytów psychicznych, prorokował, że hala zapisów, zawierająca mądrość Atlantydy, jest ukryta pod Sfinksem i zostanie odkryta i otwarta między 1996 a 1998 rokiem. Według Cayce ta ukryta biblioteka nie tylko dokumentuje zaginioną historię Atlantydy, ale także początki i mądrość starożytnej cywilizacji egipskiej. Z uwagi na znaczenie Sfinksa w różnych legendach, nic dziwnego, że wielu wierzy, iż hala zapisów rzeczywiście jest ukryta pod nim. W końcu w różnych kulturach Sfinks jest uważany za strażnika, a bez odpowiedzi na jego zagadkę nie można go pokonać. Wielki Sfinks górujący nad Gizą również otoczony jest tajemnicą. Został zbudowany ręcznie przez starożytnych Egipcjan ponad 4500 lat temu i odtąd jest symbolem tajemnicy i starożytnej mądrości. Jest to największa monolityczna statua na świecie z ciałem lwa i głową faraona, często kojarzoną z królem Chefrenem, który również zbudował drugą piramidę w Gizie. Idea hali zapisów wywołała liczne eksploracje i wykopaliska wokół Sfinksa i płaskowyżu Gizy. Niektóre z tych eksploracji ujawniły anomalie i niewyjaśnione pustki pod Sfinksem i w jego otoczeniu, ale niestety rzeczywista lokalizacja hali zapisów pozostaje nieuchwytna. Więzienie Czarny Delfin. Oto kolejne miejsce w Rosji, które być może lepiej pozostawić w spokoju – więzienie Czarny Delfin. Oficjalnie znane jako kolonia karna numer 6, więzienie Czarny Delfin mieści najgorszych z najgorszych przestępców, ludzi, którzy sprawią, że zaczniesz wątpić, czy są oni w ogóle ludźmi lub czy zasługują na bycie ludźmi. Ci ludzie popełnili zbrodnie, które czynią ich bardziej odrażającymi niż zwierzęta kierowane instynktem. Teraz pewnie zastanawiasz się, dlaczego nazywa się ich czarnymi delfinami. Nazwa więzienia pochodzi od rzeźby czarnego delfina umieszczonej na terenie więzienia, która miała symbolizować, jak niemożliwe jest ucieczka z tego więzienia. Reżim więzienny jest surowy i zaprojektowany tak, aby zminimalizować ryzyko na każdym kroku. Więźniowie są trzymani w celach zamkniętych trzema zestawami stalowych drzwi przez 23 godziny na dobę. Są trzymani w izolatce i tylko na jedną godzinę dziennie są wypuszczani na ćwiczenia do dużej klatki. Kiedy więźniowie są przemieszczani, są trzymani w pozycji znanej jako łabędź, aby ograniczyć ich ruchy. Więźniowie są tutaj monitorowani i obserwowani niczym sokoły. Czy muszę mówić więcej, aby wyjaśnić, dlaczego drzwi tego więzienia nigdy nie powinny być otwarte? Skandynawski bank nasion. Czy wiesz, że ludzkość ma swój własny skarbiec na wypadek dnia sądu? Jednak prawdopodobnie nie jest to to, czego się spodziewasz. Głęboko w Arktyce ukryty jest Skandynawski Bank Nasion. Ta ogromna struktura jest ostateczną nadzieją ludzkości w przypadku wyginięcia światowych upraw. Wznosząc się na wysokość 130 metrów i posiadając powierzchnię podłogi około 1000 metrów kwadratowych, Skandynawski Bank Nasion jest ogromnym kompleksem, oficjalnie otwartym 26 lutego 2008 roku. Obecnie Skandynawski Bank Nasion przechowuje ponad 1 200 000 duplikatów próbek nasion z niemal każdego kraju na świecie, z każdym z nich zapewniającym, że katastrofa nie wymarze gatunków nasion dla przyszłych badaczy. Skandynawski Bank Nasion jest kluczową polisą ubezpieczeniową przeciwko katastrofalnej utracie nasion w innych bankach genów spowodowanej wypadkami, złym zarządzaniem, konfliktami lub klęskami żywiołowymi. Cały kompleks jest utrzymywany w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza. Wraz z niską wilgotnością w tym obszarze nasiona przetrwają bardzo długą, być może nawet dłużej niż sama ludzkość, jeśli najgorszy scenariusz miałby się wydarzyć. Mimo to Globalny Bank Nasion nie jest otwarty dla odwiedzających, a choć organizowane są wycieczki z przewodnikiem, można zbliżyć się jedynie do wejścia, ale nigdy do samego wnętrza kompleksu. Tajny grobowiec cesarza Qin. Cesarz Qin Shi Huang był władcą, który zjednoczył Chiny. Panował od 221 do 210 roku przed naszą erą. Choć wielu twierdzi, że był wielkim władcą, wielu także świadczy o jego obsesji na punkcie nieśmiertelności i życia pozagrobowego.
Nawet po śmierci cesarz Qin Shi Huang był otoczony żołnierzami, ale nie żywymi, lecz terakotowymi, z których każdy był wzorowany na rzeczywistej osobie. Ponad 70 tysięcy pracowników było zaangażowanych w spełnienie rozkazów cesarza, co świadczy o jego nieustającym wpływie na swoich ludzi nawet po śmierci. Z jego rozkazu budowa tego skomplikowanego grobowca rozpoczęła się niemal natychmiast po objęciu tronu w wieku 13 lat i trwała nieprzerwanie aż do jego śmierci. Armia terakotowa została odkryta przez lokalnych rolników w powiecie Lintong w 1974 roku, ale grobowiec samego cesarza Qin pozostaje nieotwarty do dziś. Nowoczesne technologie, takie jak radar penetrujący grunt i skanowanie, wskazują, że komnata może nadal zawierać szczątki cesarza otoczone nieopisanymi skarbami i być może szczegółowymi zapisami jego panowania i imperium. Jednak archeolodzy są przeciwni otwieraniu tych drzwi. Pierwszy cesarz Chin był znany ze swojej obsesji na punkcie nieśmiertelności i życia pozagrobowego. Aby zapewnić ochronę swojego grobowca, mówi się, że został on najeżony pułapkami. Co więcej, wokół kopca znajdują się wysokie stężenia rtęci, co potwierdza historyczne zapisy mówiące, że grobowiec zawierał ogromne rzeki i jeziora tej toksycznej substancji, mające odzwierciedlać rzeki i morza cesarza. Archeolodzy również obawiają się, że otwarcie grobowca może prowadzić do jego zniszczenia, więc dzisiaj możemy jedynie mieć nadzieję, że w przyszłości odkryjemy technologię, która pozwoli nam wydobyć grobowiec cesarza bez jego uszkodzenia. Składowisko odpadów jądrowych Onkalo. Zlokalizowane na wyspie Olkiluoto w Finlandii, składowisko odpadów jądrowych Onkalo jest jednym z miejsc, które najmniej chciałbyś odwiedzić. Obiekt Onkalo, co po fińsku oznacza Jama, rozpoczął budowę w 2004 roku. Jest to pierwsze na świecie stałe składowisko odpadów, zbudowane w celu przechowywania wysoko radioaktywnych odpadów, takich jak zużyte paliwo jądrowe, które pozostaje niebezpieczne przez dziesiątki tysięcy lat. W zasadzie jest to wysypisko śmieci, ale zamiast plastiku i innych odpadów zostało skonstruowane w celu bezpiecznego przechowywania odpadów jądrowych do tego stopnia, że nie będą stanowić zagrożenia nawet podczas epok lodowcowych, trzęsień ziemi i innych nieprzewidzianych katastrof, które mogą się wydarzyć na przestrzeni tysiącleci. W tym obiekcie paliwo jądrowe jest zamknięte w miedzianych pojemnikach z żeliwnymi wkładkami, aby zapewnić ich trwałość. Aby upewnić się, że nie zostaną zakłócone, te pojemniki są zakopywane ponad 390 metrów pod ziemią w specjalnie wywierconych tunelach. Skała sama w sobie jest geologicznie stabilna, minimalizując ryzyko wycieku promieniowania w czasie. Tunele zostaną z czasem wypełnione i uszczelnione bentonitową gliną, która pęcznieje po namoknięciu, tworząc nieprzepuszczalną barierę. Być może nie muszę wyjaśniać, dlaczego ten obiekt nigdy nie powinien być otwierany. Widzicie, mimo upływu tysiącleci, radioaktywne materiały, które przechowuje, nadal będą niebezpieczne. Obiekt ten został zaprojektowany jako ostateczne rozwiązanie, co oznacza, że raz zdeponowane odpady nie powinny być zakłócane z żadnego powodu. Skarb świątyni Padmanabhasvamy. W sercu Trivandrum w Kerali znajduje się świątynia Padmanabhasvamy, znana zarówno ze swojego bogactwa, jak i tajemniczości. Początkowo dedykowana panu Wisznu, świątynia ta jest nie tylko miejscem kultu, ale także uważana jest za współczesny skarb i jedną z najbardziej enigmatycznych struktur kiedykolwiek zbudowanych. Świątynia ta owiana jest kontrowersjami z powodu sporów prawnych dotyczących jej zarządzania, co doprowadziło do audytu przeprowadzonego przez Sąd Najwyższy Indii i otwarcia skarbców, z których niektóre nie były otwierane od ponad wieku. Skarbce oznaczone literami od A do F ujawniły oszałamiającą kolekcję wartą ponad miliard dolarów. Skarby te obejmują worki diamentów, worki złotych monet z różnych epok, sztaby srebra, złotą biżuterię inkrustowaną drogocennymi kamieniami oraz posągi ze złota i srebra. Jednym z godnych uwagi elementów jest czysty złoty posąg Mahavishnu, wyceniony na około 30 milionów dolarów. Brzmi to jak scena z filmu o Indianie Jonesie, prawda? Jest jednak jeden skarbiec, który pozostaje nietknięty. Mimo że skarbce od A do F zostały otwarte, skarbiec B pozostał zamknięty. Legenda głosi, że otwarcie tego konkretnego skarbca może przynieść boską zemstę i nieszczęście.
Drzwi skarbca B podobno zostały zapieczętowane nie przez człowieka, lecz przez węże, według tradycji świątynnej, i mogą być bezpiecznie otwarte jedynie przez mędrca znającego świętą inkantację, która została utracona w czasie. Co do skarbu znalezionego w skarbcach, to kwestia ta jest również skomplikowana. Toczą się spory prawne dotyczące tego, kto jest właścicielem skarbu i jak powinien być wykorzystany. Rodzina królewska twierdzi, że bogactwo należy do bogów, podczas gdy inni uważają, że powinno być uznane za skarb narodowy, aby służyć społeczeństwu. Tajemnicze drzwi w Pałacu Królowej. Teraz mamy drzwi, do których nie każdy może wejść. Tajne drzwi w Pałacu Królowej, ukryte przed oczami publicznych wycieczek i wspaniałych komnat. Tajne drzwi, starannie zamaskowane jako lustro lub szafka, wtapiają się w luksusowy wystrój pałacu. Dla niewprawnego oka wyglądają jak część bogatego wyposażenia królewskiej rezydencji, ale w rzeczywistości służą jako dyskretne wejście i wyjście dla monarchini, umożliwiając jej poruszanie się z dala od wzroku publicznego. Nie ma wątpliwości, że te rzekome tajne drzwi to nie jedyna tajemnica, jaką kryje pałac Buckingham. Zbudowany w 793 roku i przekształcony w rezydencję królewską przez królową Wiktorię w 1837 roku, pałac Buckingham ma 775 pokoi, w tym 19 reprezentacyjnych komnat, 52 królewskie i gościnne sypialnie, 188 sypialni dla personelu, 92 biura i 78 łazienek. W tak ogromnej przestrzeni strategiczne rozmieszczenie ukrytych drzwi i tajnych przejść jest niemal koniecznością. I mimo że wiemy o istnieniu tajnych drzwi w pałacu, byłoby trudno je znaleźć, biorąc pod uwagę, jak sprytnie są ukryte i jak dobrze strzeżony jest pałac. Choć dokładna lokalizacja i wygląd tajnych drzwi królowej nie są publicznie ujawnione, wiadomo, że ten element jest jednym z wielu w całym pałacu, mających na celu zachowanie prywatności i bezpieczeństwa rodziny królewskiej. Sejf na jaja Fabergé. Jaja Fabergé, te bogato zdobione jajka, zostały stworzone przez firmę jubilerską Dom Fabergé w Petersburgu w Rosji. Wyprodukowane pod czujnym okiem samego Petera Karla Fabergé pomiędzy 1885 a 1917 rokiem na zamówienie cesarza Aleksandra III. Pierwsze z tych jaj miało być prezentem dla żony cesarza, cesarzowej Marii Fiodorowny. Z czasem jednak jajo Fabergé stało się tradycyjnym prezentem od rodziny królewskiej. Powstało aż 69 tych cennych jaj, z czego tylko 57 przetrwało do dziś. Jednakże nie wszystkie zostały odnalezione. Nawet jedno z tych jaj jest niezwykle cenne. Najdroższe z nich sprzedano za zawrotną sumę 251 milionów dolarów. Te jajka były wcześniej chronione i zabezpieczone w sejfie Fabergé. Sejf ten łączył najnowocześniejsze funkcje, zabezpieczające z luksusem odpowiednim dla jego zawartości. Zlokalizowany w prywatnym obiekcie, jego cechy bezpieczeństwa są ściśle strzeżonymi tajemnicami, ale wiadomo, że obejmują biometryczne kontrole dostępu, czujniki ruchu, wzmocnioną konstrukcję oraz systemy kontrolujące klimat w celu utrzymania optymalnych warunków dla zachowania jajek. Dzięki dedykowanemu zabezpieczeniu tych jaj, nikt nie mógłby przekroczyć drzwi sejfu bez autoryzacji. Hotel morderstw w Banff Springs. W 1888 roku kanadyjskie koleje pacyficzne zleciły budowę hotelu Banff Springs. Ten hotel, strategicznie usytuowany w górach skalistych w Albercie, Kanada, dzięki luksusowi i pięknu, szybko zdobył sławę nawet wśród najbardziej znanych ludzi na świecie, w tym późniejszych monarchów, króla Jerzego Sekastat i jego żony, królowej Elżbiety. Jednakże dzisiaj hotel ten jest bardziej znany z przerażającej historii związanej z jednym z pokoi hotelowych, szczególnie pokojem numer 873. Wszystkie piętra mają pokój N73. Na przykład pokój 173, 273, 373 i tak dalej. Jednak pokój numer 873 nie istnieje. Legenda głosi, że w tym pokoju zamordowano rodzinę, a mimo licznych czyszczeń i renowacji, pokój nie mógł zostać oczyszczony z krwawych odcisków dłoni. W końcu został rzekomo zapieczętowany, ale goście i personel wciąż zgłaszają dziwne dźwięki i mrożące krew w żyłach zjawy, w
w pobliżu miejsca, gdzie kiedyś znajdował się pokój numer 873. Z tego powodu wielu uważa, że ten pokój powinien pozostać zamknięty na zawsze. Strefa 51. Oto coś, o czym prawdopodobnie większość z Was już słyszała. Strefa 51, znana z książek, filmów i powieści oraz wszelkiego rodzaju kreacji w popkulturze, jest ironicznie jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Przez ostatnie dekady Strefa 51 została spopularyzowana przez Hollywood jako miejsce, w którym dzieją się wszelkiego rodzaju pozaziemskie rzeczy. Ale czym naprawdę jest Strefa 51? Oficjalnie Strefa 51, znana również jako Groom Lake lub Homme Airport, jest obiektem Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, będącym częścią Nevada Test and Training Range. Głównym celem bazy jest bez wątpienia związany z bezpieczeństwem narodowym. Jest to miejsce testowania eksperymentalnych samolotów i technologii wywiadowczych. Jednakże nie wszystko na temat tego obiektu jest rzeczywiście ujawnione publicznie, co jest całkowicie zrozumiałe. Jeśli nie ma w strefie 51 żadnych kosmitów ani innych rzeczy, które rząd stara się ukryć, dlaczego jest ona zakazana? Prosta odpowiedź brzmi – bezpieczeństwo. Rząd Stanów Zjednoczonych zawsze był bardzo tajemniczy w kwestii strefy 51, prawdopodobnie z powodu zaawansowanej i często tajnej technologii rozwijanej i testowanej tam. Ale hej, wciąż istnieją teorie spiskowe, które twierdzą, że dzieje się tam coś innego. Więc jeśli znasz jakieś szalone teorie, śmiało podziel się nimi w komentarzach poniżej. Czy wiesz, że pod ulicami Moskwy w Rosji istnieje tajny podziemny system metra? System ten nazywa się Metro 2 i rzekomo jest jeszcze bardziej imponujący niż publiczne metro moskiewskie, które już jest jednym z najgłębszych systemów metra na świecie. Metro 2 jest jednym z najczęściej omawianych miejsc przez teoretyków spiskowych, ponieważ to zagadka, czy w ogóle istnieje. Widzisz, mimo ogólnego i milczącego konsensusu, że Metro 2 naprawdę istnieje, rząd rosyjski ani wojsko nigdy oficjalnie tego nie potwierdziły. Mimo to zostało ono wspomniane w różnych źródłach, w tym w pamiętnikach byłych radzieckich urzędników i w raporcie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Według tych źródeł Metro 2 zostało zbudowane podczas rządów Józefa Stalina i było zaprojektowane do wyłącznego użytku przez radziecką elitę na wypadek wojny nuklearnej lub dużej katastrofy. Metro 2, rzekomo kodowane jako D6 przez KGB, ma łączyć kilka kluczowych instytucji rządowych i administracyjnych, w tym Kreml, siedzibę Federalnej Służby Bezpieczeństwa, rządowe lotnisko w Wnukowie i podziemne miasto w Ramenkach, wśród innych miejsc. System ten podobno zawiera wszystko, co niezbędne do długoterminowego pobytu pod ziemią, od bunkrów i systemów wentylacyjnych po centra dowodzenia. Pomimo licznych prób potwierdzenia jego istnienia, Metro 2 pozostaje jednym z najlepiej strzeżonych sekretów Moskwy. Miejscy odkrywcy i ciekawscy dziennikarze próbowali odkryć jego wejścia i mapować trasy, ale większość z nich wracała z pustymi rękami. Zaledwie kilku twierdziło, że widziało części tego tajemniczego systemu. Te eksploracje zwykle kończą się na szybko zamkniętych wejściach lub spotykają się z kategorycznymi zaprzeczeniami ze strony władz. Czy więc naprawdę coś ukrywa się pod Rosją, czy też odkrywcy gonią coś, co nigdy nie istniało? Bohemian Grove w Monterio w Kalifornii to rzekomo prywatne miejsce wypoczynku, znane jako Bohemian Grove. Chyba że jesteś jednym z najbardziej wpływowych i potężnych mężczyzn na świecie, raczej nie marzysz o tym, by kiedykolwiek zobaczyć jedno z ich tajnych miejsc spotkań. Założone w 1872 roku przez grupę dziennikarzy z San Francisco Chronicle, Bohemian Grove zaczęło jako małe zgromadzenie artystów, pisarzy i muzyków szukających ucieczki od miejskiego zgiełku. Szybko jednak zaczęło przyciągać najbardziej prominentnych mężczyzn w amerykańskim społeczeństwie. Każdego lipca Bohemian Grove organizuje dwutygodniowy obóz, który łączy wypoczynek z nieformalnymi rozmowami na wysokim szczeblu na szeroki wachlarz tematów. To zgromadzenie jest znane lub niesławne ze względu na swoją tajemniczość i ekskluzywność. Wejście jest możliwe tylko na zaproszenie członka lub gościa, a bezpieczeństwo jest ściśle strzeżone. Sekretne archiwa Watykanu. Sekretne archiwa Watykanu
to jedno z najważniejszych zbiorów dokumentów w historii, przynajmniej tak uważa wielu ludzi. Przez lata archiwa watykańskie były traktowane jako jedno z najpilniej strzeżonych miejsc na świecie. Znajdujące się w Watykanie archiwa obejmują ponad 80 km półek i zawierają więcej niż 35 tysięcy pozycji, w tym dokumenty państwowe, księgi rachunkowe papieży, korespondencje i inne historyczne dokumenty, które opisują decyzje i działalność Kościoła katolickiego na przestrzeni wieków. Niektóre z tych dokumentów rzekomo mają potencjał zmienić nasze rozumienie historii. Od dokumentów dotyczących procesów przeciwko templariuszom w XIV wieku, przez rękopisy z procesu Galileusza za herezję, aż po listy od postaci historycznych takich jak Michał Anioł, Henryk VII i Maria, królowa Szkotów, po nieujawnione wersje Biblii. Istnieje wiele rzeczy, które wydają się intrygujące w archiwach. Jednakże te dokumenty nie są dostępne dla każdego. W rzeczywistości dopiero w 1881 roku publiczność mogła zobaczyć zawartość archiwów. Papież Leon XIII otworzył archiwa dla badaczy, choć z pewnymi ograniczeniami. Dokumenty były dostępne tylko do końca pontyfikatu papieża Piusa IX, który zmarł w 1878 roku. Ta polityka powoli się rozszerzała. Obecnie dokumenty do końca pontyfikatu papieża Piusa IX, który zmarł w 1939 roku, są dostępne dla starannie wyselekcjonowanych uczonych, historyków i badaczy. Proces dostępu do archiwów jest rygorystyczny. Badacze muszą złożyć wniosek o wejście, przedstawić swoje kwalifikacje i uzasadnienie dla konkretnych dokumentów, które chcą zobaczyć, a ich prośba musi zostać zatwierdzona. Ten staranny proces selekcji zapewnia, że delikatne, często starożytne dokumenty są zachowane, a poufne informacje chronione. Niedawno sekretne archiwa Watykanu zostały przemianowane na archiwa apostolskie Watykanu, być może w celu usunięcia błędnego przekonania, że archiwa są tajne. Mimo to reputacja archiwów nadal trwa, a wielu wierzy, że zawierają one dokumenty, które, gdyby zostały ujawnione, zmieniłyby wiele nie tylko w historii, ale również w naszych wierzeniach. Pokój 39 nie jest pokojem hotelowym, lecz organizacją założoną pod koniec lat 70. XX wieku przez Kim Jong-ila, ojca obecnego północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una. Mówi się, że organizacja ta miała na celu zapewnienie kluczowych funduszy dla kierownictwa kraju, gwarantując lojalność północno-koreańskiej elity poprzez wystawne prezenty oraz utrzymując stabilność gospodarki narodowej. Istnienie tej organizacji jest jednak kwestionowane. Nawet jeśli istnieje, prawdopodobnie pozostanie tajemnicą, aby uniknąć spekulacji na jej temat i prawdy. Disney Club 33. Czy ktoś tutaj jest fanem Walta Disneya? Jeśli tak, to być może słyszeliście o Club 33. Ten klub został założony przez samego Walta Disneya w 1967 roku. Klub ten rzekomo składał się z ludzi, którzy byli oryginalnymi sponsorami korporacyjnymi Disneylandu. Dziś Club 33 jest jednym z najbardziej prestiżowych i najdroższych doświadczeń, jakie można przeżyć w Disney. Członkostwo w Club 33 ma bardzo wysoką cenę i długą listę oczekujących, która może wynosić kilka lat. Obecne szacunkowe opłaty wstępne wynoszą od 25 tysięcy do 100 tysięcy dolarów, a roczne składki wynoszą około 115 tysięcy dolarów. Ale co dostają członkowie i czy warto? Członkowie cieszą się ekskluzywnymi korzyściami, takimi jak dostęp do klubu, specjalne szybkie przepustki, które oferują nieograniczony natychmiastowy dostęp do wszystkich atrakcji, ograniczone strefy, wycieczki Vibe i bilety na różne wydarzenia Disney. Czy uważasz, że członkostwo jest tego warte? Dajcie znać w komentarzach poniżej. 12 września 1940 roku Marcel Ravida i jego pies Robot zbadali dziurę pozostawioną przez wyrwane drzewo. Zaintrygowany zaprosił trzech przyjaciół, aby wrócili do dziury i ją zbadać. Wtedy odkryli wejście do 15-metrowego szybu, który prowadził do jaskini Lascaux. Ta jaskinia mieści 600 malowideł i 1500 rytów, w tym wizerunki dużych zwierząt takich jak jelenie, tury i żubry, znanych z życia w regionie w okresie górnego paleolitu. Z chęcią podzielenia się pięknem rytów z publicznością, jaskinie zostały otwarte, aby każdy mógł doświadczyć piękna rytów. Jednakże doprowadziło to do nieoczekiwanych konsekwencji.
Mimo środków ostrożności i protokołów wprowadzonych przez władze, środowisko jaskini zostało dotknięte przez turystów, co prowadziło do pogorszenia stanu sztuki jaskiniowej. W związku z tym w 1983 roku stworzono replikę malowideł, a oryginalna jaskinia Lascaux została ponownie zamknięta. Był to konieczny krok, aby zachować sztukę w niej zawartą. Rosyjska Strefa 51. W przeciwieństwie do ekskluzywnego amerykańskiego obszaru, tajemnicze miejsce Rosji to Mieżgorje, miasto położone w południowych górach Ural. Podobnie jak jego amerykański odpowiednik, miasto to jest ściśle monitorowane przez rosyjskie siły wojskowe i nikt tak naprawdę nie wie, co się tam dzieje. Oficjalnie wiadomo, że zostało założone w 1979 roku, ale jego istnienie stało się powszechnie znane dopiero pod koniec XX wieku. Mieżgorje jest sklasyfikowane jako zamknięta jednostka administracyjno-terytorialna. Status zarezerwowany zazwyczaj dla miejsc o dużym znaczeniu wojskowym lub strategicznym w Rosji. Miasto to jest zamieszkiwane tylko przez personel wojskowy, naukowców i ich rodziny, a wszyscy są związani ścisłymi umowami o poufności, uniemożliwiającymi ujawnienie prawdziwego charakteru działalności w Mieżgorje. Niektórzy uważają, że miasto to skrywa ogromny podziemny kompleks. Raporty sugerują, że rosyjski rząd wydobył tysiące ton skał z góry, co rodzi teorię o bunkrze zaprojektowanym do przetrwania ataku nuklearnego lub tajnym obiekcie do nieznanych projektów wojskowych. Różne teorie pojawiały się na przestrzeni lat, w tym, że może to być repozytorium rosyjskich skarbów, bunkier dla przywódców politycznych i wojskowych lub obiekt do rozwijania zaawansowanych technologii zbrojeniowych. Jedynie obrazy satelitarne dają nam wgląd w to miejsce i nie wiemy, czy kiedykolwiek dowiemy się, jakie tajemnice skrywa to miasto. Może jednak lepiej, aby te tajemnice pozostały w mroku.